2000 rok, kiedy wystartowaliśmy. Jacek zawsze jest motorem napędowym Dakar. Jest to zdecydowanie jego pomysł. Moje to było marzenie, jak pewnie wszystkich innych. Ja byłem parokrotnym mistrzem Polski. Miałem 8 sześciodniówek przejechanych, jeździłem rajdy. I ja walczyłem o to, żeby znaleźć sponsora. To on, jak to się mówi teraz, załatwił Orlen. Wpadł na pomysł, że fajne mogłoby być, jakbyśmy zaczęli jakąś nową historię. Uwierzono w nas bardzo, a sami nie wiedzieliśmy, jak wydmy wyglądają. Zrobiłem tak, żeby wziąć swojego kolegę, którego nauczyłem jeździć na motocyklu sportowym Marka i tak wystartowaliśmy w dwójkę. Zadzwonił do mnie, czy jadę na Dakar, to tak jakby teraz podszedł do nas biznesmen i powiedział, że za pół roku lecimy na Księżyc. Na tym Księżycu mamy coś do załatwienia i wracamy i my będziemy teraz we dwóch głównymi gwiazdami. Co mówisz, że lecisz? No to lecisz. Bardzo mnie interesowało, żeby wystartować w Dakarze, bo byłem fanem Stefana Peterhansela. Pamiętam, że Stefan do mnie mówił, na sześciodniówkach cię widziałem, no tak. No i w motokrosie pewnie jeździliście, no tak, no to zapomnijcie, wy nie umiecie jeździć. Jak wbijecie sobie to do głowy, to może dojedziecie. You want to go to the kilometer 80? Mój tata i Jacek. Ludzie mówią, że ja skoczyłem na głęboką wodę, a tak naprawdę to był dopiero skok na głęboką wodę. Pierwszy raz mapkę zobaczyli podczas pierwszego etapu. Na pewno to, jak myśmy się przygotowywali do pierwszego Dakaru, było bez sensu. No ale nikt wcześniej nie jechał w Dakarze na motocyklu. Kto nam miał powiedzieć, jak tylne koło dostanie strzał przy 140, jak to wybierze? La Polonia! Naftowy polski koncern. To kompanii polonaise. To była edycja nietypowa Dakaru. Start z Dakaru do Kairu. Przerażenie było ogromne, pytań nie było końca. Przecież nie wiedzieliśmy, co to jest kap, jak się jeździ na kierunek geograficzny, jak to wszystko przetworzyć na roadbook, jak jechać. Zdjęcie macie. Żorza Polska. W Dakarze, wyjeżdżając na pierwszym odcinku, byliśmy zgubieni już w samym mieście. Już jakieś problemy mają. Czekaj, do stacji oni zajechali. Nie znaliśmy nawigacji, książka drogowa to była dla nas abstrakcja. Mieliśmy dalekie numery startowe, ja miałem chyba 192. Jechaliśmy w kurzu, z tyłu, umówiliśmy się, że jedziemy razem w namiotach. Cały rajd spałem w namiotach. Zimno jest. Dzień to zajmuje dwie bluzy. To się zakładało taki worek na śmieci na dojazdówkę. To stara szkoła, gazety się wkładało. Worek się chroni świetnie przed wiatrem, przed zimnem. Mieliśmy motocykle WR400. Pojechałem do najsłabszego zawodnika, który dojechał we wcześniejszym Dakarze. On angielskiego nie znał, my francuskiego i zaczęliśmy sobie rysować motocykl na obrusie w restauracji. No ale wiadomo, jak żeśmy to sami robili, nie mieli doświadczenia, to w czasie zawodów to się wszystko urywało, psuło. 6 dni szukania spawacza aluminium. Całą butlę argonu zużyliśmy do tego, która była jedna jedyna w mieście Niger. No co zrobić, jak takie są, takie są. Mieliśmy dużo szczęścia, że dojechaliśmy, bo w Nigrze przerwali rajd. Groził nam atak terrorystyczny. Przerzucono nas samolotem właśnie do Libii, gdzie spokojnie mogliśmy, leżąc w śpiworkach na płycie lotniska, wysłuchać przemówienia Kaddafiego. Wspaniałe, dobrze to wspominam. Co to? LSD? Team z Lublina daje nam odżywki. Na przedostatnim etapie miałem bardzo poważny wypadek i złamałem rękę, miałem wstrząs mózgu. Zaciąłem prawą rękę i jechałem tak do mety. Marek mnie asekurował pod piramidę, a można było jedną ręką prowadzić i skończyłem te zawody z manetką gazu z lewej strony. Jak ta broń się? Oklejona. Oglądaliśmy sobie piramidy, piękny widok po całym 2 tygodniach spędzonych na Saharze. Ja dojechałem na najwyższym miejscu, no także można powiedzieć, że to my byliśmy pierwszymi. Ukończyliśmy właśnie ten pierwszy rajd i to rozpoczęło wielką historię Polski w Dakarze. Nie wiem, dlaczego lubię pustynię, ale jak zaczęliśmy wyjeżdżać z Maroka i wjeżdżaliśmy w te otwarte przestrzenie Sahary Zachodniej, tak łatwiej jakoś mi było złapać oddech. Nie wiem, czy jest to do opisania, dlaczego ta pustynia mi się tak podoba. Pustynia życia, a pośrodku ja pytam, w którą stronę mam iść, dokoła. Tylko piach, tylko piach.
Znaczy to się nie da opisać, to po prostu trzeba przejechać taki odcinek i w samotności przejechać taki odcinek. Walczy się o przejazd, żeby dojechać na biwak. To jest nie do opisania, jak człowiek jest zmęczony tam po 8 dniach. No i wtedy w głowie się tli różne informacje. I to się nie da tak powiedzieć. Dużo łatwiej jest mi jeździć na zawody, ścigać się w najtrudniejszych rajdach świata, bo to jest jakby moje życie. Dużo trudniej stoi mi się w korku, jak pada deszcz i muszę załatwić parę spraw. Nie czuję się w tym dobrze. Z ramion matki uciekłem w świat. Ja kochałem jeździć na motorze, zresztą do tej pory to lubię. Dla mnie nie liczyła się pieniądze, że ja do motocykli dokładałem. Jeździłem w tym sporcie, bo mi to sprawiało radość. Gdybym mógł wrócić. To motocykle były w moim życiu motorem napędowym. Z mamą zarabialiśmy kasę głównie na zawody, na to, żeby się ścigać i to dla innych było dziwne, a dla mnie nie jest dziwne, że czasami nie starcza, że trzeba cisnąć. Marek ma pasję, Marek ma do sportów motorowych pasję. To jest człowiek, który dostanie 10 zł, a wyda 15 na sport motorowy. Jutro ruszę tam, w obcą stronę. Robimy coś od 30 lat. Jesteśmy odporni na swoje ułomności. Jest to mój partner, jeśli chodzi o zawody. Nie jest to tuzinkowa relacja. Przeżyliśmy w życiu bardzo dużo i nie da się określić. Ja nie umiem tego powiedzieć. Na pewno, jeżeli byśmy oceniali przyjaźń przez jakieś proste słowa, to tu na pewno tak nie jest. Tak naprawdę, to żeby nie Marek, to ja już bym tam zakończył chyba karierę w 90 chyba pierwszym czy drugim roku. Marek mi dał swój motocykl, żebym ja jeździł. No. To nie chodzi o dług, tylko ja wiedziałem, że Marek, ja mam brata. Mój brat też jeździł na motokrosie, a pojechał Marek ze mną. My zawsze tak jak naprawdę, ta nasza kariera to była razem. No jak Marek pojechał na sześciodniówkę, co zdobyli Wasen Mistrzostwo Świata, a ja nie pojechałem, bo podpadłem. Chyba byłem lepszy od Marka, no ale pojechał Marek, no to ja pojechałem Markowi pomagać. Cenię Jacka za to, za bezkompromisowość, za to, że czasami bardzo jest ciężko mi współpracować z niektórymi ludźmi, bo Jacek wyraża swoje zdanie prosto i ja się staram później łagodzić różne rzeczy, ale to też jest siła tego, co się później dzieje. Chcę przez to powiedzieć, że pewne rzeczy nie dzieją się przez przypadek. Nie można nam powiedzieć, że przez całe nasze życie 30 lat, które razem współpracujemy, coś się wydarzyło przez przypadek. Jeden ma jedne umiejętności, drugi ma drugie. I dzięki temu można tworzyć i robić fajne rzeczy. Znasz ich dobrze obu. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że oni ze sobą 30 lat wytrzymali? Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest bardzo trudne pytanie. Spędziłem z nimi bardzo dużo czasu i muszę powiedzieć, że czasami to jest jak patrzenie na biały i czarny kolor. Są to zupełne dwie przeciwności, ale myślę, że w tym wszystkim łączą ich dwie cechy, które myślę, że sprawiły, że to wszystko zadziałało. Pierwsze to jest miłość do motocykli. I mój tata i Jacek są i byli zakochani w tym, co robili. Wiarą, że chociaż uśmiechnie się los. Także myślę, że pierwszą z tych cech jest właśnie miłość do motocykli i do ścigania się. A drugą jest, no to może trzy. Drugą jest lojalność, a trzecią jest wdzięczność, jaką mieli do siebie nawzajem, bo i Jacek i mój tata wiedzieli, że bez tej drugiej osoby nie byłoby to możliwe. Wiedzieli, że na samym początku kariery dopełnili się, stworzyli coś, co żadnemu Polakowi się wcześniej nie udało. Jesteśmy pierwszą załogą polską w pierwszej dziesiątce. To na pewno przez to, że mówimy po polsku, że znamy się bardzo dobrze z Markiem, dało nam taki sukces. I myślę, że w każdej trudnej chwili przypominali sobie o tym i to ich trzymało razem. Oczywiście, znam ich też jako załogę samochodową, ale to na motocyklach byli niesamowici. Obaj są świetnymi zawodnikami. Marek z Jackiem tworzyli według mnie najlepszą parę przyjaciół motocyklistów, jaką widziałem na pustyni. Ścigaliśmy, rywalizowaliśmy ze sobą, bo my się ścigaliśmy ze sobą. To pytali się nas Cyril Depre czy tam Komat, o co chodzi, dlaczego wy się nie pokłóciliście, dlaczego wy jesteście razem. Ja jestem kojarzony z Markiem, Marek też jest ze mną kojarzony. Wiesz co, nie, no my się czasami sprzedamy, kłócimy, nie? Może się jeszcze pokłócimy, nie? Trudno powiedzieć, no. Bojąc się, że znów skup.
No po Dakarze 2000 zaczęliśmy startować KTM-ami, walczyć o wysokie pozycje. Ja byłem 3 razy w 10. Nie byłem zawodnikiem, który tylko myślał o sobie. Dzieliłem się moimi doświadczeniami z rajdu. 20 lat. Przez ten okres czasu prowadziliśmy też akademię. Tak naprawdę żaden z zawodników, który startował czy obecnie startuje w Dakarze, nie może powiedzieć, że nie rozmawiał ze mną i z Markiem i nie udzielaliśmy mu rad. Najlepszą pozycję zajął Kuba Przygoński, 6. był, ale większość tych naszych zawodników, których pomagaliśmy, było w pierwszej 20. No i też po sobie zostawiliśmy. Ci wszyscy zawodnicy, co jeżdżą teraz w Dakarze, mam taką nadzieję, że gdzieś tam coś tam nam zawdzięczają. Jacek był pomysłodawcą Dakaru, Jacek był moim pierwszym trenerem. Jacka się słuchałem w samochodzie. Teraz mamy Konrada, który wchodzi do rajdów, 18-latek. Jedzie już w czołówce jednego z najcięższych rajdów. Przecież to nie zrobiło się samo. Tak bym ocenił swoją relację z Jackiem. Bo ja mówię, Marek, zajmij się Konradem teraz. To jest twoje oczko w głowie. Może wszystko jest stracone, a może nie. Nie chciałbym, tak jak mówię, ciągle pisać książki już, bo chciałbym, żeby ta książka pisała się dalej. Ja chyba ze 25 razy pokonałem z rajdem trasę z Europy przez Maroko, Mauretanię do Senegalu. Stąd Afrika Eco Race. Uważam, że taki rajd musi kończyć się nad Różowym Jeziorem w Dakarze. Tylko wtedy podążamy śladami Thierry'ego Sabina. To po prostu kwestia terenu i unikalnych emocji. Pomysł Jacek i Konrad wyszedł przez to, jak przebiegało nasze życie. Jacek był pewien od 2 lat, że chce pojechać ten rajd, że ma pomysł na nasze 20-lecie. Ja od 2013 roku nie jeździłem w ogóle na Dakarówce. I mówię, wiesz, ja będę tam trenował, to pojeździmy sobie razem. To Marek chciał wysłać Konrada pierwszy raz do Maroka, żeby jechał motorem enduro. To szkoda czasu było z tym chłopakiem. On się musiał szybko uczyć, bo nie wiadomo było, ile ja jeszcze pojeżdżę. I namówiłem Marka, żeby jechać Dakarówką. No i właściwie Konrad mnie zdopingował, żebym zaczął trenować. I była katastrofa. Przejechaliśmy z Konradem odcinek. No to ja ledwo zszedłem z motocykla, a Konrad po 200 kilometrach ledwo jechał. Nigdy w życiu takiego odcinka nie przejechał. Plany startów Konrada w rajdach nie były takie oczywiste. Chciałem, żeby spróbował w rajdzie Maroka. Dostał 2 dni przed startem prawo jazdy. Przecież on jeździł ze mną na treningach w Maroku bez prawo jazdy. Odebrał prawo jazdy w Fez w Maroku. W Polsce w ogóle nie jeździł w ruchu ulicznym, a tu miał wystartować w rajdzie Mistrzostw Świata do Pucharu Świata. To wszystko zależało od Konrada. Czy Konrad da radę przejechać zawody w Maroku? Wystartował, jechał przed Jackiem bardzo szybko, bo już od drugiego dnia w 90% samodzielnie nawigował. To się nie zdarza, bardzo rzadko. Bardzo ładna historia z rajdu Maroka. Mamy tam 18-latka. To Konrad Dąbrowski, to jest syn Marka Dąbrowskiego, 3-krotnego mistrza świata w rajdach terenowych. Jego nauczycielem był Jacek Czachor. Ze słabym czasem, ale żeśmy taki chrzest bojowy zaliczyli, znaczy Konrad. Zobaczył, co to jest prawdziwe rajdowanie. Dziękuję Jackowi za poświęcenie, jazdę w kurzu przez cały rajd. Jesteśmy na mecie, przejechaliśmy cały rajd. Dzięki ich doświadczeniu miałem cały program treningowy. Przed samym rajdem Maroka już zrobiłem chyba ponad 2000 km treningu z Jackiem, nawigując, ucząc się pustyni. Do Afryka Eco Race na pewno byłem dużo, dużo lepiej przygotowany niż mój tata i Jacek do rajdu Dakar. Co to były za przygotowania? No, jeździłem tylko na motorze, nie biegałem, nie jeździłem na rowerze. A Konrad wie, bo Konrad ze mną jeździł. On wie, jak jeżdżę na motokrosie, przecież to jest dramat. No, tam 5 dubli założy. No i tak, 4. trening na motorze. No, przejechałem Maroko, także powinienem mieć kondycję, ale crossowa kondycja to jest zupełnie inny gatunek sportu. Chciałbym tej prędkości złapać na motorze crossowym, no a później motor dakarowy, jechanie do Dubaju, bo jest taka możliwość z młodym Konradkiem. I 5. widzimy się na starcie w Afryka Race. Pragnę powiedzieć, że Marek ze swoim patrzeniem na świat, na sport, pasuje do tego rajdu idealnie. To jest człowiek stworzony do pustyni i takich wyzwań. Nie byłem do końca pewny, czy ten Afryka Race z Jackiem będzie ok, ale czułem, że dla Konrada to jest okazja, bo znowu ten Jacek gdzieś będzie można
ich razem puścić, choćby Jacek odjechał, to Konrad będzie czuł przynajmniej, że Jacek startuje i że będzie mu łatwiej. To jednak jest bardzo młody wiek na takie starty, na maratony. Dokładnie 20 lat temu pierwsi polscy motocykliści ukończyli słynny Dakar. Pionierami byli Jacek Czachor i Marek Dąbrowski, którzy później przez 15 lat pisali niesamowitą pustynną sagę. Teraz postanowili wyjątkową klamrą zapiąć te dwie dekady i ruszają do Dakaru jeszcze raz. Z Monako startuje Africa Eco Race 2020. Karawana już za chwilę ruszy przez Francję, Włochy, Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię do stolicy Senegalu. Marek z powodu kontuzji już na motor nie wsiądzie, ale jako że liczba Czachorów i Dąbrowskich w Afryce musi się zgadzać, to Jacek wystartuje z synem Marka, Konradem. Dla mnie ten rajd jest wielkim wyzwaniem i nową przygodą. Towarzyszy mi ekscytacja i stres naraz w tym momencie, ale mam nadzieję, że opanuję emocje i będę w 100% gotowy i przejadę ten rajd w jak najlepszej kondycji. Przede wszystkim odebraliśmy roadbooki, mieliśmy dwa briefingi, naradę zespołową. No i jutro o 5 rano ubieramy się i zaczynamy zawody. Przed nami 240 km jazdy, później 23 km odcinka, no i 500 do biwaku po utwardzonej drodze. Jest 5 rano, właśnie dopłynęliśmy do wybrzeża Maroka. Powoli schodzimy do luku, do naszych pojazdów. Czeka nas teraz zimna przeprawa przez góry Atlas, aż do 23-kilometrowego odcinka. Tą starą trasą rajdu Paryż-Dakar podążają rajderzy w Africa Eco Race w Tangerze. Dziś rano wyprowadzono ich maszyny ze statku. W takim pierwszym, krótkim odcinku Konrad Dąbrowski, syn Marka Dąbrowskiego i Jacek Czachor. Oni zajęli miejsca 5. i 6. No dzisiaj było potwornie zimno, jak żeśmy jechali w niektórych miejscach. Później dojechaliśmy na niby łatwy odcinek, ale z łatwego odcinka zrobił się trudny nawigacyjnie. No moja grupa, co jechała, to wszyscy tam błądzili. Pomogłem trochę Konradowi. Na drugim OS-ie Stardy Dom Hamid. Czachor był 6, a Dąbrowski 7. Rano było bardzo zimno. Tata wpadł na pomysł zrobienia osłonek dodatkowych na handbarach, żeby nie przepuszczały wiatru i no było cieplej w ręce. Co zdało egzamin i karton master sprawdza się na odcinku. Właśnie przyjechaliśmy. Jak poszło? Super. Super tempo, wszystko jak potrzeba. Pomyliłem się na 319. Musiałem zwolnić, już tam nawigowałem. Pierwszy mój w życiu długi, samodzielny odcinek. Na początku, jak Jacek do mnie dojechał, no to zdziwiłem się, że był zakręt na mapce, miała być droga, drogi nie było. A to trzeba, bo zawód ma mi od razu w lewo. No i tutaj trzeba bardzo uważać na te wykrzykniki, jeden, bo jeden to jak dwa. Jestem zadowolony ze swojej samodzielnej pracy na motocyklu potem i jest to dobra baza do nauki w przyszłości. Na trzecim OS-ie z metą w dolinie Wadi Dara Czachor przebił się do top 5, a młody Dąbrowski utrzymał 7 miejsce. Był odcinek taki, co pamiętam z Dakaru. No nawet Paul Levasseter przyszedł do mnie i mówił: pamiętasz, jak kiedyś jeździliśmy po tych odcinkach? Na dzisiejszym etapie mieliśmy piękne wydmy przez 20 parę kilometrów, później bardzo szybki odcinek, dobrze przejechany, 5 miejsce. Podczas 4. etapu Africa Eco Race 2020 karawana wjechała do Sahary Zachodniej. Jest coraz bardziej gorąco, coraz bardziej odludnie, coraz bardziej dziko. Żarty się skończyły. Rajd wjechał w rejony, można powiedzieć, legendarne dla samych rajdów. Ta pustynia przywołuje szczególne wspomnienia. Tutaj kilka metrów stąd przeleciałem najdalej 50 metrów głową do dołu. Jacek mierzył kroki, ale też strzelano do mnie tutaj przy granicy algierskiej. Naprawdę skałasznikowa taka kula wymierzona tuż obok głowy robi wrażenie. This year, a Polish teenager is lighting the African roots on fire. Konrad Dąbrowski, charming, modest and talented. He's still learning, but at lightning speed. Bikes and rally raids are in Konrad's blood. His father, Marek, one of the best riders in the world. He was the first Polish rider to finish the Dakar. Results are as follows. A first stage victory for Lyndon Poskett ahead of the youngster Konrad Dąbrowski and Paolo Lucci. Który? Drugi. Najtrudniejszą rzeczą okazało się wyschnięte jezioro na 80 km, gdzie trzeba było jechać na kap. Dopiero zjechałeś, czy co? Nie, już dawno. Kwarta miałem. A co zrobili? No Jacek, wszyscy dali duży kanał. No Jacek szedł strasznie.
Jacek z biurem pełnym mnie dogonił, wyprzedził, pojechał. Ja jechałem na jego kurz. Znaczy ja go w ogóle po tankowaniu dogoniłem i się wkurzył. I jeszcze większym biurem pojechał. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Bardzo dobry etap dzisiaj za mną. Osiągnąłem drugi czas na całym odcinku. W całej stawce 70 paru motocyklistów. No i jako tata martwię się. Proszę go, żeby jechał wolniej, ale mówi, że jest bezpiecznie i że weźmie pod uwagę moje uwagi. Africa Eco Race arriving in Dakar means a well-earned rest day. Teams get to recharge their batteries right here on the beach. Jeszcze siema. Polacy razem z Caritas Polska i misją Uratuje Cię przywieźli Afryce realną pomoc. To jest najważniejsza sprawa tutaj. Tak naprawdę najważniejsze to było to, żeby tutaj pomóc. Ja rok temu byłem u siostry Ksawerki, którą znałem od lat, ona przyjeżdżała. Jak my dojeżdżaliśmy Dakar, no wiedziałem, że to jest kobieta z pasją, święta. Mieliśmy wspaniałą imprezę, gdzie siostra nam zrobiła super jedzenie. Napoje tutejsze z bisapu, z małpiego chleba. Będziemy jedli tak jak Jacek lubi, z jednym miseczkiem. Też znam tę siostrę od wielu lat, ale to Jacek utrzymuje kontakty. Motocykl od Jacka. To Jacek pierwszy znał księży. Jedziemy gdzie się trafi. Z którymi razem później współpracowaliśmy. Cały czas jak ja wróciłem, z Pawłem rozmawiałem, no i może byśmy dach naprawili. Ona mówi mleko w proszku, to jest najważniejsze dla dzieci, dla tych matek. Ja zacząłem działać w tej kwestii, powiedziałem Jacek, pomogę ci, zacząłem biegać po ludziach, jak to się mówi, szukać tego mleka w proszku, bo on powiedział od razu, że to chodzi o mleko w proszku. Byłam taka, że ona tutaj wytelefonuje, że już mleka nie ma. Mówię, no pija, ja nie mam czasu za mlekiem dzisiaj latać. Nie wiem, jak to się stało. Mlekowita, polska firma, która dała nam to mleko, która później nam pomogła w starcie. I ta siostra Ksawerka dostała 15 ton 600 kilo mleka. Wyjątkowe jest to, że prawie wszyscy uczestnicy w jakiś sposób niosą pomoc Afryce. Ogromnie to cenię. Tak jak wasz zespół. Mleko w proszku to wspaniały dar. Kontener mleka, 15 ton, to jest bardzo znacząca pomoc. Jedną misję to spokojnie 2 lata można wyżywić. Przychodzą tutaj niedożywione dzieci, matki, które nie mogą karmić tych dzieci. Mają HIV i tutaj dostają pomoc. Te dzieci są niedożywione, to nie jest tak, że oni rozdają to mleko, nie, oni karmią tym mlekiem. Kiedy dzieci chorują, żeby można leczyć. I uczą te matki powrócić do życia. Mój Kuba chodził z krzyżykiem, jak, no i ja teraz chodzę z tym krzyżykiem już od 5 lat. Lekkość czuję. Trenowaliśmy w Stanach. Wyjechaliśmy na górkę, żeby podzwonić do swoich dziewczyn. No i właśnie Marek się tam dowiedział, że będzie miał dziecko od Kariny. Ja już wiedziałem, że będę miał Kubę. Kuba był chłopakiem bardzo inteligentnym, nad wiek inteligentnym. Nad wiek mądrym. Konrad z moim synem, między nimi było tam, nie wiem, 2 miesiące różnicy. No i oni praktycznie wychowywali się na naszych startach, na internecie. Później jak żeśmy gdzieś jeździli, to ich żeśmy zabierali. Zaczęli jeździć, jak mieli 4 lata na motocyklach. Jak mamy takich kolegów pierwszych swoich, każdy z nas pewnie ma, to był taki jego właśnie. I jeszcze dodatkowo robili to, co kochali razem. Skakali na motorach, ścigali się. Od pierwszych dni swojego życia miałem bardzo dobrego przyjaciela, jakim był Kuba Czachor. Razem stawialiśmy pierwsze kroki na Jamaszkach PW50. I pamiętam, że chcieliśmy zorganizować wyścig. Pamiętam, że tam było parę zakrętów, trzeba było przez taki dół przejechać. I to było dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Kuba ze mną wygrał wtedy. Nie musieli spędzać ze sobą jakoś bardzo dużo czasu, ale Konrad zawsze chciał jechać do Kuby. Do Kuby. Tak jak był mały, to zawsze, czy do Kuby jest szansa pojechać. Duet Dąbrowski i Czachor to nie był tylko duet mojego taty i Jacka. Dorastaliśmy oglądając naszych ojców ścigających się na rajdach. No jak byłem mały, to cicho sobie marzyłem, że kiedyś może byśmy wspólnie coś takiego zrobili. Myślę, że nie zawsze to z boku widać, ale,
patrząc na Jacka i czasami na to, jakie ma poczucie humoru i co mówi, bardzo często widzę trochę Kubę. Trzeba powiedzieć, że mój Kuba miał wadę serca, ale lekarze mi mówili, że nie operacyjna coś. Kuba opuścił nas podczas naszego jednego z naszych wspólnych treningów w Hiszpanii. Znaczy Konrad trenował, a mój Kuba jeździł sobie na motorze, bo on nie jeździł tak jak Kuba, tak jak Konrad. No i jadąc na motorze, zrobiąc dwa okrążenia, miał zatrzymanie serca. Ostatni kontakt, jaki miał, to miał z motocyklem. Nie wywrócił się, zatrzymał się i odszedł. Także oni byli kumplami, no. Masz tu chyba nie było. Tu w ogóle kiedyś to był poligon alteraryjski. Tam to był taki zorany piasek. Się dakarówką szybko nie jeździło. Prosto, później się zawijało i tam już było takie bardziej o takie. I na przykład nie mieliśmy kapli, żeby wiedzieć na jaki kierunek jedziesz. I dali nam takie na baterię. Ja się kręciłem i nie wiedziałem, co jedzie. Wiesz, kalibrował. Skalibruj ten i się kręć. No to się kręciłem pół godziny chyba. Ale tutaj były właśnie pierwsze testy tych motocykli. Pierwszy raz, jak się szykowaliśmy do wyjazdu do Afryki, jeździliśmy po zamarzniętym poligonie na amortyzatorach, które się prawie nie uginały, bo ktoś nam powiedział, że to tak ma być. Pojechaliśmy na plac, gdzie tam często zostawialiśmy busy. Tam z Markiem rozpoczęliśmy swój trening. Zabrali mnie tam przed rajdem. Przejechałem się trochę po terenach, na których oni razem trenowali. No i muszę przyznać, że byli twardzi, żeby dużo tam jeździć. Wydmy na przykład. Tylko Camelgrass. Ale Camelgrass to sobie da. Ten poligon jest mazowieckim najlepszym miejscem, po którym nie można jeździć, a jednak można się przygotować do Dakaru. Gdzieś można w końcu gaz odkręcić. Nie wolno się wywracać. To wiedzą tylko znajomi, których tam zawodnicy startują. Śledzą te zawody, tu się ktoś połamał, tam się ktoś zabił. Jacek Czachor. To jest niebezpieczne. No to moja żona miała takich 15 lat. 15 lat po prostu żyła w nerwach, czy wrócę z zawodów, czy nic mi się nie stanie. No a ja znowu się tutaj na tych zawodach dowiedziałem, że moja córka jest najlepsza w klasie i z tego się cieszę. Wzięła mnie przed zawodami. Mówi, siadaj tata. No to siada. Mówię, o co chodzi Helena? Ty się dobrze zastanowiłeś, co ty wyprawiasz? A ja mówię, ale co? Po co ty jedziesz na te zawody? Przecież ty nie masz siły, ty nie umiesz jeździć. Ja mówię, Helena, no jeszcze coś tam umiem, potrenuję troszeczkę. No nie, no tato, spójrz się na siebie, jak ty wyglądasz. No. Ty się dobrze zastanów, bo my tutaj z mamą będziemy mieli nie wiadomo co w domu, nie? I wiesz, Helena, mówię, tak trochę już zacząłem jeździć na tym motocyklu. W piątkę, mówię, to dla ciebie zrobię, w piątkę przyjadę, piąty będę, nie? Chciałem być bardzo w piątce, a dlaczego? Bo 5 lat temu umarł mój syn, no i Helenie obiecałem piątkę. No. Przez zaminowany pas ziemi niczyjej rajd wyjeżdża z Sahary Zachodniej, uznawany jako dzielny byt polityczny przez kilkadziesiąt krajów na świecie. Wjeżdżamy do Mauretanii, zgodnie z kolei uznawanej za jedno z najdzikszych, najbardziej nieprzyjaznych, surowych państw. Mieliśmy trochę przygód na granicy, bo jakieś protesty były, pobili nam szybę w kamperze, nie zaczepili, dostałem lekko w głowę. To było na tej strefie takiej niczyjej. Byłem zdziwiony, że wojsko nie broniło nas. No problem, don't be afraid. Just take a paper and a smile and we go. Okay. We have no problem. Don't be afraid. Go ahead. Go. Go ahead. Thank you. Tam jest jakiś polityczny problem, bo tam mieszkają w tej strefie chyba, wiesz, międzygranicznej są, jest ziemia niczyja i wiesz. Oni podnosili kamienie w naszą stronę. To było bardzo niebezpieczne. Ale czym ci porzucali? Kamieniami. Zdemolowali mi kamerę. No weszli do środka? Chcieli, ale nie udało się. Ja kurna zacząłem się tego i później mi kurna palec w okulary, nie? To zrobiło się nieprzyjęcie, więc no, sprzęgła i poszedł. Co to za taki dziadek podniósł kamień i tak
go tak od nich chęcenia rzuci i tak się popatrzył na mnie bezczelnie. Rzuci i tak. Polityka. Polityka nas nie interesuje, a sport, który wierzę, że właśnie niweluje te granice i robi tak, że pokazuje, że można żyć, działać, jeździć po całym świecie, ścigać się. We are here, my son. His first time he's starting, he's 18 years old. But my friend Jacek is with him, he's so many years together. Desert in Mauritania is really the only one in the world. What I see, I was in so many deserts, I see so many places. But Mauritania is amazing. My name is Mukhtar and I am happy for people in the rally here. But the people from Poland people is number one people. Na pewno, jakbyśmy w ogóle tu nie byli, to nie zrobimy nic dobrego, a jak jesteśmy tu, to mamy szansę. Może trochę zniszczona nam kamperka, ale może oni mają rację. Nie wiem. W całej Mauretanii jest tylko jedna linia kolejowa. Codziennie o godzinie 14 ze stolicy Nouakchott wyrusza skład liczący aż 2,5 kilometra. Długości ma tylko jeden wagon pasażerski i tak zawsze pusty, bo wszyscy wskakują do wlokącego się pociągu i jadą na wagonach towarowych wypełnionych węglem właśnie w takie rejony. Wjechał rajd. Teren trudny. Ach, prawdziwa pustynia. Nie mam zasięgu i nie wiem, co Konrad robi, a to chyba dlatego tak marudzę. Denerwuję się, bo zawsze miałem jakiś zasięg, zawsze mogłem coś zobaczyć, a tu w Mauretanii nic nie działa. A my jadimy przez Nouakchott, nie? To by 12 razy w Mauretanii. To normalne. Tak. To zawsze tak, można być k temu gotowy. Dalej też ostrożnie, kiedy będziecie na Nouakchott przyjeżdżać, stolicę Mauretanii, tam dzieci maszą. Вот внимательно смотрите, у них в руках у многих камни. Он сначала машет, если не останавливаетесь, он вас кидает. Будьте к этому готовы. Na surowych piaskach Mauretanii świetnie czuł się Jacek Czachor. Na szóstym OS-ie zajął czwarte miejsce, a Dąbrowski był szósty. Pierwszy etap w Mauretanii po dniu przerwy. Teraz tak naprawdę cały czas towarzyszy nam piach. Myślę, że to działa akurat na moją korzyść. Ja lubię piach. Potwornie wieje wiatr, który bardzo przeszkadza. Wystartowałem z czwartej pozycji, na 70 km dogoniłem grupę. Później mnie dogonili Konrad i w sześciu dojechaliśmy do mety. Siódmy etap, 480 km z metą w Aydin, był skrajnie trudny. Terenowo i nawigacyjnie pustynia zaczęła upominać się o swoje. Wcześniej żeśmy spieprzyli robotę, ale wszyscy. No dzisiaj był problem, mieli masę zawodników z jednym waypointem na 112 km i my też mieliśmy. Ja wylądowałem z Jackiem i takim innym zawodnikiem z Francji, Dubois. Nigdzie tak naprawdę, na środku skały, nie widząc żadnych śladów. Udało się nam odnaleźć. Po tankowaniu całe szczęście, dla mnie całe szczęście, bo dla zawodników zwykle nie jest to dobra wiadomość. Było dużo kamelgrazów i wydm, na których ja dobrze sobie radzę. Chciałem po prostu nadrobić ten czas stracony do tych zawodników. Udało mi się ich wyprzedzić i no, mam nadzieję, że jutro straty jeszcze trochę odrobię. Co prawda, mimo złego dnia nawigacyjnego, umocniłem swoje szóste miejsce w generalce. Mauretania dostarcza większej ilości zagadek, pytań niż odpowiedzi na pewno. Z jednej strony pokazuje wam cały czas, że jest tu bardzo ciężko, surowo, a z drugiej strony można spotkać się tam, gdzie wszędzie na świecie, jeśli macie trochę uśmiechu, z ogromną serdecznością i pomocą. No taki rajd to ja rozumiem. Przekonałem się, jak ważny jest
cały zespół. No i miałem takiego małego pecha, bo pojechało 5 motocykli na tankowanie i właśnie mój motocykl został nietankowany. To nie jest moja rola. Ja mam się tutaj ścigać, mam być wyspany, najedzony i przygotowana mapka i wszystko. No i było przeoczenie. Na 40 kilometrze już nie miałem paliwa. Na 70 kilometrze było tankowanie 5 litrów. Półtorej godziny żebrałem tam o paliwo, przyjechał Paweł Stasiaczek, to mi pomógł. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Piątkę dostał, no i Jacek mówi, mam to w dupie. Przepraszam. Jak widziałem Jacka, to... Na maksa w kur... Mnie się płakać chciało. Ja już praktycznie chciałem się wycofać z tych zawodów. Wybiło mnie to z rytmu. Przyjechał Konrad. Zlałem od niego paliwa. Konrad miał problem z motocyklem i też 4 godziny gdzieś tam stał. Nie wiem, może tak musiało być. W Afrika Eco Race polscy motocykliści z wielogodzinnymi stratami. Kolejny dzień w Mauretanii przyniósł następne nieoczekiwane wyzwania. Przez kłopoty techniczne Konrada Dąbrowskiego mechanicy przesiedli się do samochodu prasowego, żeby popędzić mu z pomocą, a mi zostawili busa serwisowego, a zatem z obserwatora rajdu. Siłą rzeczy stałem się jego uczestnikiem i muszę po roadbooku pierwszy raz w życiu dowieźć sprzęt na biwak. Mauretania. Dzisiaj... Rajd stwierdził, że nauczy mnie, jak to jest naprawdę rajdować, że nie jest zawsze kolorowo, usterka. Padła kwina kolorowa. A nie, nie ma zasięgu. Pojedziemy, zobaczymy za 10 km jest zasięg, zobaczymy, czy da się go namierzyć. A co się stało? No nie wiem, no padła skrzynia, stoi. Mam, dostałem od niego SMS. Hej, dostałem SMS-a. Ojciec prowadzi mnie na autobusie, Skrzynka radiowa, jeden jedzie ze mną, jedziemy, resztę wrzucamy i jedziemy do zasięgu. Nie chcieli naglać więcej. Próbowaliśmy, wiesz, dzwonić do Marka. Wyślij mi współrzędne, że jest. Próbowaliśmy jakoś załatwić z nimi paliwo, nie? Spuściliśmy ode mnie 2,5-litrowe butelki. No i w końcu spotkałem Jacka, który stał bez paliwa i zaczęliśmy jechać do tankowania wspólnie. Bez tego paliwa to stałem tam ze 3 godziny. To sobie przewinąłem mapkę i dobrze wiedziałem, co będzie dalej. Wiedziałem, że nie ma opcji, żebyśmy nie jechali po ciemku. Wiedziałem, że dostaniemy karę, ale też wiedziałem, że zawody, które są nieprzejechane całą trasą, dla mnie są nieprzejechane. No i z Konradem pytam się, Konrad, dasz radę? Jedziemy? Jedziemy. I poszliśmy z gazem strasznym. Z Konradem. Wyprzedziliśmy jeszcze zawodników, którzy tam jechali. Ostatniutki był. Się okazało, że przyjechał prawie tam z Jackiem, no bo przyjechał, bo jeszcze mu dał paliwo i tamtemu pomagał. Zaimponował ci młody dzisiaj? Bardzo. Zaimponię. Jest kozak. Najlepszy. Przejechał prawie cały odcinek sam, pomagał innym zawodnikom i jedzie, wraca. Zaraz będzie na biwak. Znaczy, jak dojechałem, to wiedziałem, że jest po ściganiu u mnie. Ja miałem 8 minut straty do trzeciego miejsca. Dobre miejsce startowe. Dogoniłem zawodników, którzy na 40 kilometrach, z którymi walczyłem. Ja już widziałem je. I ta rywalizacja się właściwie na tym 40 kilometrze, czy tam 70, jak mi nie dali paliwa, skończyła. No. Przyjechałem na metę, dowiozłem Konrada w nocy. Dla niego to pewnie straszne przeżycie. No co? Przeklinać, krzyczeć, wydzierać się, to nie ma sensu. Każdy wie, o co chodzi. Postawiłem motocykl i poszedłem do kampera. Po prostu przeżyć swoją porażkę sportową. Najtrudniejszy dzień w mojej sportowej karierze na pewno. Zaczynając od usterki w motocyklu, ruszyłem 4 godziny ze wszystkimi tak naprawdę. Jechałem ostatni, całkowicie ostatni. Trasa była bardzo trudna, no to ja jeszcze jechałem po wszystkich ciężarówkach, gdzie trasa już była całkowicie rozjechana. Zyskałem trochę wiary w siebie, jeśli chodzi o umiejętności jazdy i o to, że powinienem sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Jacek przyjechał? Walczyłem z Jackiem, żeby jak najkrócej jechać po ciemku, ale i tak chyba 60 albo 70 kilometrów już po ciemku zrobiliśmy. Tu są emocje, bo sobie poczekam, nie da rady. Jak byłem w tym kamperze, to myślałem o moim synie, o Konradzie.
z którymi razem jeździliśmy na motorach, chciałem się wycofać z tych zawodów. No ale zadzwoniłem do żony. Powiedz mi, Marta, co ja złego robię? 40 lat jeżdżę, jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem. Ja jestem zajebany, wszystko mnie boli. To zobacz, płynnie jechałem te zawody bez żadnych błędów. I właściwie to była jej decyzja, że się nie wycofałem. Wiem, co ona przeżywa, jak ja jadę. I ona tam patrzy w te internety, czy jadę, czy nie jadę, a tutaj stałem. Jakby ona mi powiedziała, nie, to jest ponad moje siły, wycofaj się, to bym się wycofał. No ale tak nie powiedziała. Czemu? Nie wiem, byłem mocno zdziwiony. Dobra, trzymaj się. Oprócz tego, że jestem podbity, to wszystko. Jutro o 7 znowu start. Pojechał sam w trasę, najtrudniejszą, jaka była w tym rajdzie. Dogonił stawkę zawodników, pomógł jeszcze po drodze. Można było ostatnie stop pojechać, jak już było ciemno, no asfaltem. No trzeba asfaltem. No nie, to nie, u niego to nie wchodziło w rachubę, widziałem w oczach. Dobrze, że też Jacek był, przynajmniej zawału już do końca nie dostałem. Nie chciałem się poddawać, nikt mi nie przejechania rajdu zarzucić nie może dzisiaj. Jakby cały czas 100% trasy jest przejechane przeze mnie, wszystkie waypointy i każdy metr zaliczony, także akurat z tego jestem dumny. Na moje szczęście, a Jacka nieszczęście stracił paliwo i nie byłem sam. Strasznie było, cały czas ciężko. 40 km po tankowaniu, już się zrobił zawód. Tu za chwilę było ciężko. Tak jak to niektórzy mówili, inni zawodnicy, no teraz jesteś mężczyzną. Można tak powiedzieć, że ten rajd kompletnie zmienił chłopca w mężczyznę. No, stałem beduinem na rajdzie. Teraz w nocy przyjechał. Dobry trening. Mamy rajdowca. From the back roads to back streets. I see you foes trying to trap me. Konrad trochę cierpiał przez to, że ja długo się ścigałem na pełny etat. Jeździłem całe cykle Pucharu Świata. Od kiedy nawet nie pamiętam, o to cykle były. Gdzieś jest zdjęcie, jak siedziałem na Dakarówce, mając 2 dni. Złote dziecko. Grzeczny. Nie denerwuje się. Ja z Konradem byłem teraz w pokojach. On ma wszystko poukładane. Nie tak jak Marek. Patrzy się na tego młodego Konradka. To jest najważniejsze, jak ja widzę takiego młodego chłopaka, który ma usta rozwalone. Jazda motocyklem sprawiała mi bardzo dużo frajdy dzisiaj. Jak on chce jeździć na tym motocyklu? Patrzy się, obserwuje, jak on chce jeździć. Tacy w ogóle ludzie dają mi otuchy, nie? Bo ja jak jest jeden stopień i mam wstać i jechać, to ja się zastanawiam, co ja tu robię? Przecież to jest wariactwo jakieś, nie? Widzę go, jak on wstaje i patrzę, że on to robi z chęcią. Miłość do motocykli ma na pewno ze mnie. Myślę, że jest to nowszy model, czyli lepszy. To w ogóle nie ma porównania, bo Marek, jak miał 18 lat, to w ogóle nie umiał jeździć. Konrad już nie robi tych błędów, co my żeśmy robili. Końcówka będzie bardzo trudna. Dużo szybciej łapię nawigację i różne triki. Ja w lata rozkładałem te procesy, które on ma teraz w głowie. Być może jest to młodość, być może większy talent. Przychodzili do niego zawodnicy i mu gratulowali tej jazdy. Ulewaster czy Buturi. Dla mnie to było coś pięknego. Zobaczyć, jak 18-latek jedzie z twoimi kolegami, z którymi się ścigałeś i z nimi rozmawia tak, jak ty byś rozmawiał, tylko no jest mniej pomarszczony. Ja nie pracowałem z tak dobrym i szybkim zawodnikiem. Tak młody. Skąd on gazu zaczął trzymać? Skąd on się tak szybko nauczył tej nawigacji? Dreser dzisiaj chciał mi powiedzieć, ile mi zostało, ale zanim mi powiedział, bo już mu powiedziałem, że 7,5 minuty. Marek był świrem na motorze, a Konrad emanuje spokojem. Chyba jest lepszy od ojca. Na pewno nie mogę opisać tego, jak się denerwuję. Sam na pustyni się ścigałem, a już nie mówię o Mauretanii, gdzie pustynia jest najtrudniejsza, dzika, niedostępna. Tam jedzie twój syn, młody zawodnik, ale on zdał wspaniale ten egzamin. This is a good rally. To mocny rajd, może nawet trochę zbyt trudny, ale Konrad udowodnił wszystkim, że jest szybki i rozważny jednocześnie. Ten dzieciak naprawdę dał radę. Miał tu dobrego profesora, Jacka. Dopiero tutaj coś cyknęło, nie wiem, może on się nadaje do tego sportu. Na następny dzień, żeśmy wystartowali z Konradem z ostatnich pozycji.
No i ciężki był. No ale przejechałem ten odcinek. Konrad zresztą ze mną wygrał. Wyprzedziłeś dzisiaj 40. Myślę, że większe wrażenie na mnie dzisiaj zrobił zjazd z Bydną. No bo był faktycznie pionowy, 20 metrów. No i ten odcinek był tak, nieprzespany. Wspominki jakieś nocne, ten pech, to wszystko, bo tych pechów się nazbierało. Kazałem się, żeby mnie wyprzedził, bo czułem, że to nie jest mój dzień, że to jest dzień tylko i wyłącznie na koncentrację i na dojechanie do mety. Na następny dzień znowu powróciłem do rywalizacji. Po tym fatalnym 8 dniu i wczorajszym, gdzie byłem trochę źle mentalnie przygotowany, aczkolwiek skoncentrowany, no wróciłem do żywych. Tam, gdzie było nawiane, nie było widocznych śladów, trzeba było bardzo dobrze nawigować. To przeszkadzało, a ogólnie trasa była w Kamelgrazach strasznie kręta. Jechałem dobrze, z gazem. Kolejny poranek na pustyni, pogranicze mauretańsko-senegalskie. Rajd wjeżdża w decydującą fazę. Jesteśmy coraz bliżej Dakaru. Teraz trzeba zachować maksymalną koncentrację. Konrad jeszcze chyba zaczął szybciej jechać niż jechał. A widziałeś na drodze ślad jeden? No to mu dałem parę wskazówek. Chyba wykorzystał w ostatni odcinek, pojechał ze strasznym gazem. No ale bardzo często też nie było żadnego, ja dalej środkiem ciałem. Znowu się pokazałem w czołówce. Czekam sobie, mówiłem, że fajnie przejechany odcinek. Patrzy się, Konrad jest. I o kurna, ale mało lat zasuwał, nie? Ale pocisnął. Ostatni dzień ścigania tak naprawdę jest za nami. Jutro krótki odcinek, tak naprawdę nic nie powinien zmienić, tylko 30 km. Także jestem z siebie bardzo zadowolony. Bardzo dużo za mną, bardzo dużo przejechane, bardzo dużo się nauczyłem. Konrad, jak wsiadł na Dakarówkę, to miał oczy z tyłu. Zrobił duży progres. Chodzi o to, żeby tłukł kilometry. Ja nie spotkałem i cieszę się, że to jest Konrad, z którym mój syn razem uczyli się jeździć na motocyklu, to nie spotkałem tak utalentowanego młodego zawodnika, który miał 18 lat, żeby tak dobrze jeździł Dakarówką. U Jacka jest bardzo ciężko. O takie refleksje? Czyli się robiło bez okularów. Jacek nie mówi komuś, kto źle coś robi, że robi to coś dobrze. Na pewno. Good friendship. O, to wyjątkowa przyjaźń. Dobrze widzieć ich znowu razem na pustyni. Jacek jest niemożliwy. Jedzie tak szybko jak 10 lat temu. Ale to jest piękne w tym sporcie. Jeśli masz doświadczenie, to korzystasz z niego. Jeśli znasz pustynię, to po prostu ją znasz. Jeśli umiesz nawigować, to umiesz. Jak z jazdą rowerem. Tego się nie zapomina. Nadal używamy podobnych narzędzi. Jak jest ten stół? Tu jest inna barwa stołu niż na całej reszcie, to ja tu już ujmuję gaz, żeby być pewnym, że tu mnie nic nie podbije. A Jacek tak jak tu ma pełen, to aż dotąd będzie miał pełen. I zahamuje przed przepaścią i będzie w skorę. Ja się boję. Lata praktyki. Myślę, że... Kurczę, dużo można o tym człowieku powiedzieć. Bardzo dużo zrobił. Przede wszystkim jest bardzo szczery. Moim zdaniem słuchanie go i słuchanie tego, co mówi, jest jakby czymś, co każdy powinien zrobić. Jest parę osób na tym świecie, które się obraziło za jego opinię. Jeżeli ich nie wzięło do siebie i nie stało się lepszymi zawodnikami, no to już jest ich problem. Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, za które można go cenić. No i od samego początku widać w nim wielką pasję i miłość do motocykli. Żeby miał takie możliwości, jak mieli co niektórzy w Orlen Teamie, to naprawdę to jest, by był to kawał zawodnika. I to nie mówię przez to, że to jest Marka syn, bo tu trzeba było pójść do zawodników, którzy tu startowali i się ich spytać. Bo wiedzieliby to samo. Konrad ma fantastyczny styl. To już nie jest motocross, nie szarpie się z motorem. Jedzie płynnie i szybko, ale też doskonale wie, co może się wydarzyć. Można przejechać po piachu 10 tysięcy kilometrów i nagle wylecieć w powietrze na jednej dziurze. Do pustyni trzeba mieć respekt i Konrad go ma. If he continue like that, he will be a top rider. Komar to był mój pierwszy motorower, którego sobie kupiłem za, nie wiem, uzbierane pieniądze i od tego się zaczęło.
Później tym komarem miałem wypadek, na miesiąc trafiłem do szpitala, no i tam stwierdziłem, że nie będę jeździł po ulicy, bo to jest strasznie niebezpiecznie, wyścigowca ze mnie nie zrobią, zresztą sylwetka nie ta. I mówię, będę jeździł w terenie. No i tak zostało. Czachor mówił, że ludzi nie będzie. Dakar z Jackiem z tego miasta ruszyliśmy 20 równe lat temu. Marek! Zaczęliśmy jakąś tam historię. Dotarłem do historycznego miejsca, do Dakaru. Można powiedzieć, że na dobre wkroczyłem w ślady ojca i jestem bardzo zadowolony, że pierwszy z egzaminów zdałem. Jestem zmęczony, ale bardzo zadowolony. Wiedziałem, że jest takie jezioro, jak byłem mały. No marzyłem, żeby tu być. Jestem bardzo zadowolony, bo się udało zrealizować. Na pierwszym Dakarze, jak zobaczyłem piramidy, łzy cisnęły się do oczu. Jak teraz zobaczyłem Jacka z Konradem, było takie samo uczucie nad Różowym Jeziorem. Co tam ojciec mówił? Że dałem radę. Ten odcinek, który zjechałem w nocy, to byłem przekonany, że już dla mnie rajd tam rywalizacyjnie się trochę zakończył, a jednak następnego dnia znowu czułem się dobrze i znowu byłem w stanie trochę przycisnąć, także no jestem bardzo szczęśliwy. Chciałem, bo się popłakałem. Nie widać tam, ja nie płaczę. Wzruszyłem. Ja też się popłakałem. Ja jestem bardzo wdzięczny Jackowi, bo to ostatnie kilka miesięcy zrobiło z Konrada, z zawodnika motocrossowego, z dzieciaka. Just 18 years old, first junior rider. Mężczyznę, który stoi w Dakarze na finiszu, który wygrywa klasę junior. Okres ostatni, który się przygotowywał. Masz na flagach, to jest twój tata. 2005 i podpiszesz się koło niego. Plus pewnie jego talent. Spowodowały to, że mamy zawodnika tutaj w czołówce, a myśleliśmy, że będzie walczył o przetrwanie. Wygrałem dwa ostatnie odcinki z zawodnikiem, który zajął trzecie miejsce. Ja goniłem cały czas piąte miejsce. No i tak naprawdę powinienem być na tym piątym miejscu, bo ten zawodnik słowacki, Benko, powinien dostać karę, bo wymienił silnik 15 minut, ale sędziowie to jakoś przeoczyli, a ja go bardzo lubię i nie robiłem z tego problemów. Dużo słabszy jest ode mnie, no ale odrobić godzinę 15 w dwa odcinki nie da się. Zabrakło 12 minut. Ale fajnie zakończyłem te zawody. Naprawdę jechałem jak ze starych, dobrych czasów, a nie ten kręgosłup, nie te ręce, bolały mnie, wszystko tego, ale gazu trzymałem. No strasznie się cieszę, przybiliśmy z piątkę z Konradem. Konrad jechał rewelacyjnie, szybko. Jest naprawdę kawał z niego dobrego zawodnika. Ja myślę, że jak będzie miał szansę, to jego kariera pójdzie wzorowo. Przez dwa tygodnie pokonali kilka tysięcy kilometrów saharyjskiej pustyni Maroka, Sahary Zachodniej, Mauretanii i Senegalu. 20 lat minęło dokładnie, a liczba Czachorów i Dąbrowskich w Dakarze nadal się zgadza. Teraz Konrad tu przyjechał razem z Jackiem. Dojechali, spieli to taką klamrą. Oczywiście my książki jeszcze nie piszemy. Będziemy dalej działać, bo nasze życie to sport i ciężko jest nas zatrzymać. Poszedłem sobie na bok, trochę sobie popłakałem, a potem dzielnie ruszyłem pogratulować synowi, no bo przecież jakby to wyglądało, no to on się później trochę popłakał, ale nikt tego nie zrozumie, kto tego nie zrobił i nie przejechał, kto nie jechał ciągle po 150-160 na godzinę, żeby mieć jak najlepszy czas na Saharze. Kto wie, jak wygląda świat dookoła, jak wyglądają szpitale, jak wygląda wszystko, co jest związane z Saharą. Cały ten rajd był bardzo symboliczny. Dla mnie było to przede wszystkim dojechanie do miejsca, w którym Jacek Czachor i mój tata rozpoczęli swoją rajdową karierę. To jest też emocjonalnie odgrywa rolę. Jak byłem mały, to moim dobrym przyjacielem był Kuba. Hej, fajnie tutaj być z Jackiem.
Tak, jest bardzo dużo emocji, których do końca nie wypowiadamy. Ja tego nie wywoływałem wcześniej. Dowiedziałem się gdzieś od trzecich osób, że Konrad o tym mówi. Ale na pewno wszyscy mamy to w sercu i wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym Kuba niestety od nas odszedł. Dojechałem do niego wtedy jadąc na motocyklu i myślę, że fakt, że udało mi się przejechać rajd na motocyklu wspólnie z Jackiem, sprawił, że czuję, że mimo, że Kuby tu nie ma, dałem od siebie coś, co myślę, że on chciałby, żeby się wydarzyło. Znalazłem się tu, gdzie jestem, nie tylko dzięki mojemu tacie Jackowi, ale też dzięki Kubie. Dlatego chciałbym cały ten rajd dedykować jemu. Było to moim marzeniem właśnie, żeby może kiedyś wystartować z nim. Dlatego jestem bardzo wdzięczny również Jackowi, że przejechał ze mną ten rajd, że wystartował, bo jednak w dużej części spełniło się to marzenie. Dąbrowski i Czachor wystartowali wspólnie w rajdzie. Był to Jacek, ale mam nadzieję, że Kuba jest szczęśliwy oglądając swojego tatę i mnie walczących na pustyni. Na rajdzie czułem się, jakbym miał dwóch ojców. No Jacek na pewno bardzo wiele przeżył w życiu, a mimo to podczas rajdu traktował mnie jak syna i starał się mi przekazać wszystko, co wie, żebym ja mógł z tego skorzystać. No i bardzo mu za to dziękuję, że wziął mnie pod swoje skrzydła, mimo że nie musiał tego robić. No tak. No, ojcem nie jestem, bo jest nadtrener Marek, nie? Czemu się tak często mylisz, zamiast Konrad mówisz Kuba, zamiast Kuba Konrad? No nie wiem, wiesz co, to ty mi powiedziałeś, że ja się tak mylę i nie wiem, nie wiem, to jest samoczynnie, tak się mówi. Pod koniec Dakaru tempo zwiększył Jacek Czachor. Tutaj obchodzę 20-lecie swoich startów. Starałem się jechać jak najszybciej. Jestem zadowolony. Kocham sport motorowy i motocykle i nie kończę kariery. Nie wiadomo, co będzie przez następne 10 lat. Może nie wystartuję już nigdy, a może wystartuję. Cieszę się z tych 20 lat. Ja liczę na to, że teraz Konrad, który ma 18 lat, to dalej pociągnie i jemu będę naprawdę kibicował. Mam nadzieję, że z Jackiem jeszcze wystartujemy w jakichś zawodach. Niemniej jednak stało się rzecz piękna, że dzięki Konradowi nie zostawiamy tej pustyni samej, że ktoś będzie dalej robił to, co my robimy. Ten rajd myślę, że odświeżył pewne emocje między tatą i Jackiem, ale na pewno zbudował we mnie jeszcze większą miłość do tego, co robię i wdzięczność do mojego taty i Jacka za to, że znalazłem się w tym miejscu.